Witaj serdecznie, nazywam się Dominik Mukrecki i chciałbym zaprosić Cię na korepetycję z chemii w ramach podcastu Akademii Białego Fartucha, odcinek 11. Izomery konstytucyjne oraz stereoizomery enansjomery i diastereoizomery. Moi drodzy, co to jest ta cała izomeria? Bo niektórym z Was na pewno spędza to sens powiek, też wiele osób się mnie pyta. Czym to jest, jak to zrozumieć? Nawet komentarze na kanale wskazują na to, że warto byłoby izomerią się zająć, więc oto jestem, oto tutaj pokażę Wam, czym ta izomeria jest, jak ją zrozumieć. Postaram się wpłynąć jakoś przez ten podcast na Waszą wyobraźnię. Temat nie jest może łatwy, przez to, że umówmy się, jest rzadko poruszany i rzadko dobrze tłumaczony, ale kiedy już zrozumiecie, o co chodzi, to wszystko powinno pójść gładko. Tak to wygląda. Otóż, co to jest izomeria? Izomeria, moi drodzy, to jest takie zjawisko występowania związków chemicznych, które mają taki sam skład atomowy w różnych układach, czyli załóżmy, atomy są położone w różny sposób albo inaczej poukładane w przestrzeni. I to jest cała filozofia izomerii. Co ciekawe, nie dotyczy ona jedynie substancji organicznych, bo możemy też mieć do czynienia z izomerami w związkach nieorganicznych. I przykładem będzie tutaj chociażby cisplatyna. Osoby zainteresowane zachęcam do doczytania sobie. Notabene jest to jeden z leków. Podstawowym rodzajem izomerii, z którym mamy do czynienia w przypadku związków organicznych, jest izomeria konstytucyjna. Chodzi tutaj o to, że mamy sobie dwa związki organiczne. I atomy, które w nich występują, są oczywiście takie same, ale wiązania pomiędzy nimi już nie, czyli mamy inny układ podstawników albo łańcucha węglowodorowego, albo inne grupy funkcyjne. I ja zdecydowałem tutaj, żeby nie zagłębiać się za bardzo w rodzaje już tej samej izomerii konstytucyjnej, bo powiem inaczej, jakie źródło taki podział, więc ja w tym miejscu zostawiłbym taką klasyfikację otwartą. Chodzi bardziej o zrozumienie, ponieważ jak już coś zrozumiecie, to nigdy nie będzie. Sta Stanowiło dla Was problemu doczytanie sobie czegoś albo przeanalizowanie z innych źródeł. W momencie, w którym uczycie się czegoś na pamięć i nie rozumiecie tego, to kiedy zmieni się nam jedna rzecz, choćby odrobinę, to już cały ten schemat myślowy wali się i trzeba się uczyć od nowa. Szkoda czasu, pracy i tak dalej. Zdecydowanie większe trudności sprawia Wam i wcale nie dziwię się stereoizomeria, bo to jest coś, co możemy zrozumieć dopiero w momencie, w którym mamy dostęp do trójwymiaru, czyli możemy sobie zwizualizować bądź nawet zobaczyć modele poszczególnych cząsteczek związków chemicznych. Jest to trudne w pracowni chemicznej, w szkole, nawet na korepetycjach, ciężko jest coś takiego zorganizować. Tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem na chwilę obecną wydają się aplikacje internetowe, modele trójwymiarowe w sieci i tego typu elementy, do których mamy wszyscy dostęp, ponieważ posiadanie modelu trójwymiarowego na biurku i pokazywanie go uczniom to też nie jest coś, co można sobie łatwo zorganizować. Dlatego tutaj osoby zainteresowane, które mają szczególnie problem właśnie z wyobrażeniem sobie czegoś w 3D. Do korzystania z internetu, ponieważ tam macie bardzo wiele różnych źródeł, można sobie cząsteczki poobracać, budować, i tym sposobem możecie pewne rzeczy zobaczyć, tak? Jest to zdecydowanie lepsze niż próba nauki tego na pamięć. Ale no, mówmy się, że podcast może nie sprzyja trójwymiarowości, ponieważ jest to forma jedynie audio, w ogóle niewizualna. Postaram się jednak trochę na waszą wyobraźnię wpłynąć, żeby na takich prostych zależnościach tę stereoizomerię jakoś objaśnić. I to jest tak podstawą wśród steroizomerów, taką bardzo ważną podgrupą są enancjomery, czyli związki, które dla siebie są wzajemnie lustrzanymi odbiciami, można tak powiedzieć, albo prościej jak prawa i lewa ręka. Patrzycie na jedną rękę, w zasadzie dłoń dokładnie, i na drugą dłoń. One są identyczne, ale gdyby próbować założyć na prawą dłoń rękawiczkę z lewej dłoni, no to niestety nam to za bardzo nie wyjdzie. A jeżeli nawet to będzie niewygodne, ponieważ to są te same dłonie, ale w lustrzanym odbiciu. Identycznie jest w przypadku enantiomerów. I pamiętajcie, że zawsze takie związki występują w parach, jak prawa i lewa dłoń, prawa i lewa ręka. I... Co to jest zjawisko chiralności? No to właśnie jest z tym związane, czyli istnienie wzajemnych lustrzanych odbit związków chemicznych. Kiedy do tego dochodzi, podstawowym elementem, który musi wystąpić, żebyśmy mogli mieć dwa enantiomery, żebyśmy mogli mieć zjawisko chiralności, jest wystąpienie asymetrycznego atomu węgla. O co chodzi? Chodzi o to, że mamy sobie węgiel. Atom węgla w hybrydyzacji SP3, który ma wszystkie cztery podłączone pod niego elementy różne, i w tym momencie ma znaczenie, jak ja na planie tego czworościanu foremnego, który w przypadku yy, tego węgla występuje, poukładam poszczególne elementy. I to jest nasz węgiel asymetryczny, czyli każdy taki węgiel daje możliwość w cząsteczce do istnienia jej dwóch form: jednej jak prawa dłoń, drugiej jak lewa. Umówmy się, a im więcej takich węgli będzie. To powiedzmy, tych kombinacji też będzie większa możliwość. To już nam nieco temat dalej się rozwinie i automatycznie przejdziemy sobie teraz do diasteroizomerów, przynajmniej o nich napomknę, bo może też być tak, że macie sobie dwa związki, które na papierze wyglądają identycznie, czyli mają takie same wiązania i układ atomów, ale w przestrzeni wszystko wychodzi inaczej. Niemniej jednak nie są to lustrzane odbicia, i wtedy taka para związków tworzy drugą grupę w przypadku izomerów, stereoisomerów i są to diastereoisomery. I to jest jeden worek, do którego można wrzucić wszystko, w tym m.in. związki, które są w parach względem siebie w przypadku występowania kilku tych węgli asymetrycznych, no bo umówmy się, że lustrzane odbicia będą zawsze tylko w jednej parze, tak? A jak sobie zmienimy jeszcze jeden węgiel, to też będą to izomery Stereo, ale już nie enansiomery, czyli lustrzane odbicia, ale trochę inaczej poukładane, czyli diastereoizomery, tak? Czyli umawiamy się, że spośród stereoizomerów wyróżniamy diastereoizomery, czyli nielustrzane odbicia oraz enansiomery, czyli lustrzane odbicia. Z tą mnogością przestrzennych form bezpośrednio powiązana jest forma mezo. Parę razy pojawiła się na egzaminie i to też jest średnio w sumie w książkach wytłumaczone, więc warto sobie raz, a dobrze powiedzieć, o co chodzi. Jeżeli macie związki, które względem siebie są wzajemnie enancjomerami, czyli wzajemnymi lustrzanymi odbiciami, no to jest ok, wiadomo, możemy to jakoś tam rozpoznać mniej lub bardziej i tyle, ale może być taka sytuacja, że mamy te węgle asymetryczne w cząsteczce, czyli takie, które umożliwiają nam występowanie tych poszczególnych enancjomerów, ale dana forma przestrzenna Związku ma płaszczyznę symetrii. Jak to rozpoznać najlepiej? Ciężko mi jest tłumaczyć bez kartki długopisu, a najlepiej trójwymiaru, ale, ale jeżeli da się w czymś takim znaleźć, na, na wzorze płaskim, może powiedzmy, który jest pewnym uproszczeniem, ale da się z niego nieco wyciągnąć. Jeżeli postawimy linię i ta linia jest osią symetrii, czyli górna część na przykład związku jest równa z dolną po odbiciu, albo prawa z lewą, to wtedy możemy spodziewać się formy mezo naszego związku i ona nie tworzy. Enanciomerów, czyli jest taką substancją, która jest powiedzmy sobie przestrzennie, jakoś tam ufiksowana, ale nie ma wariantu lustrzanego, bo inaczej, jakbyśmy nawet zrobili jej lustrzane odbicie, to ona będzie taka sama, ale jak tam pozmieniamy sobie inne węgle między sobą, bo tam jest zazwyczaj dwa asymetryczne, jak w przypadku kwasu winowego, to już one mogą istnieć w postaci enancjomerów, czyli lustrzanych odbić, ponieważ nie posiadają płaszczyzny symetrii. Osoby zainteresowane lepszym zrozumieniem formy mezo zachęcam do poszukania sobie w źródłach co nieco na temat kwasu winowego i szczególnie po oglądanie go w trójwymiarze. Inaczej wam powiem, też tak trochę. Może matematycznie. Z każdym węglem y, asymetrycznym w cząsteczce, no wiadomo, będzie coraz to więcej par wariantów enantiomerów, ale ogółem wszystkich przestrzennych opcji, czyli i enantiomerów, i diasteroizomerów, ogółem, og ogólnie stereoizomerów w danej substancji to będzie powiedzmy sobie 2 do potęgi n, gdzie n to jest liczba tych węgli asymetrycznych. Czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli dwa węgle asymetryczne, jak ten kwas winowy, to tam powinny być cztery opcje, jeżeli chodzi o trójwymiar, no i da się je poukładać tam w parę enantiomerów albo diasteroizomerów, tu się odwołuje do wcześniejszych definicji. Ale forma mezo właśnie sprawia, że jakby jednej pary nie ma, tylko jest jeden związek zamiast pary enantiomerów, coś takiego. Ciężko, tak jak wspominałem, wyjaśnić to w sposób mówiony, więc zachęcam do oglądania, przeglądania filmów, grafik i wszystkiego tego rodzaju, żeby sobie to lepiej zrozumieć i zwizualizować. Wracając do pojęcia diastereoizomerów, te opcje, o których wspomniałem wcześniej, czyli przy większej liczbie węgli asymetrycznych, różne układy przestrzenne, to nie jest jedyny oczywiście scenariusz, jeżeli chodzi o diastereoizomery, bo możemy spodziewać się w tej grupie między innymi izomerów cis-trans, które poznaliście na pewno podczas nauki alkenów. I to jest tak, jak mamy podwójne wiązanie węgiel-węgiel, to można powiedzieć, że ono nam niejako substancję usztywnia, bo wiązanie pojedyncze można obracać wokół nich poszczególne elementy, co sprawia, że te różne przestrzenne układy są możliwe w tym przypadku. Wiązanie podwójne jest czymś ufiksowanym, usztywnionym i jakby to powiedzieć zrzutowanym na kartkę, czyli da się to na płasko ułożyć. I dlatego że jak mamy sobie dwa węgle połączone tym podwójnym, tam podchodzą z każdego pod kątem yy, po dwa podstawniki, czyli w tym momencie jak zamienię sobie górę z dołem, no to mam inny związek, tak? Czyli może być coś takiego tutaj fajny przykład to są kwasy tłuszczowe, te które występują w naturze, one są w konformacji CIS, i chodzi o to, że tam po prostu z jednej strony idzie nam od dołu łańcuch węglowodorowy, potem jest na górze wodór, przechodzi podwójne wiązanie i ten łańcuch węglowodorowy znowu jest na tej dolnej stronie, czyli nam zakręca w dół, można powiedzieć, a wodór jest na górze, i dlatego to jest taki łańcuch zagięty. No, 120 stopni tam chyba było dokładnie. W każdym razie, jeżeli ten łańcuch z kolei szedłby sobie, jakby tak praktycznie prosto, byłaby to ta forma trans, to wtedy właśnie mamy inny kwas tłuszczowy, one występują. Produktach żywnościowych, takich przetworzonych wysoce i nie są za bardzo zdrowe. W każdym razie, tutaj też zachęcam osoby zainteresowane do zwizualizowania sobie tego. Izomery CISTRANS są również oczywiście diasteroizomerami, ponieważ mamy taki układ, bez uwzględnienia kształtu, spoko jest wszystko to samo, ale 3D jest inne, natomiast nie są to lustrzane odbicia, bo lustrzane odbicia to jest zarezerwowane do enantiomerów, a znowu diasteroizomery to nie lustrzane odbicia. Z innych opcji, jeżeli chodzi o diasteroizomery, można też wspomnieć o konformerach. Jak tę nazwę rozwikłać? Po prostu chodzi o inny układ przestrzenny, czyli jakby to ująć konformację. Osoby zainteresowane, ponownie zachęcam do tego, żeby sobie poszukały w źródłach. Tutaj takim dobrym przykładem jest cykloheksan i różne jego formy, układy przestrzenne, właśnie wywołane tym, że wokół pojedynczego wiązania węgiel-węgiel można pewną rotację zrobić i poukładać poszczególne... Atomy węgla w takim związku w różny sposób, co mu nadaje formę krzesła, łódki, to jest bardzo fajnie opisane, tylko tutaj raczej trzeba będzie w języku angielskim tego szukać. Zawsze dużo problemów sprawia zapis trójwymiarowej struktury na kartce. Jest to związane z tym, że ciężko jest sobie coś, co jest trójwymiarowe, przenieść na płaszczyznę, jeżeli nie ma jakiejś spójnej metody ku temu. A nawet jeżeli jest to tutaj, jest bariera w postaci wyobraźni, no bo albo dobrze widzi się coś na kartce, a kiedy trzeba w 3D to przerzucić, to jest problem i odwrotnie. Jak widzicie w trójwymiarze, to to wrzucić na kartkę też nie jest tak łatwo, szczególnie jeżeli macie ograniczone narzędzia w postaci braku możliwości obrotów tych związków, oglądania ich sobie w przestrzeni. To nie jest zadanie łatwe i dlatego powstały powiedzmy sobie takie wystandaryzowane metody do rysowania poszczególnych substancji. W przypadku tego aspektu związanego z izomerami przydatne są wzory Fischera, i one pojawiają się szczególnie w przypadku cukrów, monocukrów w szczególności. Powiem tylko tak: jak macie sobie taki wzór Fischera, to on jest skonstruowany w taki sposób, że tam jest powiedzmy sobie jeden lub więcej takich punktów, gdzie mamy skrzyżowania linii. I na, ja mam taką mnemotechnikę. Dla moich uczniów na każdym skrzyżowaniu stoi ci węgiel, czyli jak macie taką krzyżówkę dwóch lub więcej linii, to tam w każdym tym punkcie skrzyżowaniu jest węgiel. I w przypadku wzorów Fischer'a jest to właśnie węgiel asymetryczny, czyli taki, gdzie ma znaczenie, jak my sobie poukładamy poszczególne podstawone elementy, co daje nam opcję do otrzymania dla danego związku jako bazy enancjomerów, w zasadzie jednego enancjomeru możemy powiedzieć, czyli jego lustrzanego odbicia oraz szeregu diasteroizomerów, jeżeli my te poszczególne elementy poukładamy na różne sposoby. W związku z tym, ile tutaj powiedziałem, można sobie już nieco wyobrazić, że panuje w tym dosyć duży bałagan w tej klasyfikacji izomerów jest to prawda, to skutkowało powstawaniem różnych konwencji, sposobów zapisu, klasyfikacji i tym podobnych tych związków, nie jest to rzecz przeznaczona stricte do szkoły średniej. Znowu, osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu maturalnego na dobry wynik, zachęcam do podstawy programowej i do poszukiwania wszystkiego, co się da w informatorach, oraz wzorowania się na poprzednich egzaminach, bo tam mniej więcej widać, czego od Was chcą, tak powiem kolokwialnie. Ale jeżeli już chcecie się bardziej zainteresować albo ułatwić sobie naukę przez rozszerzenie trochę materiału, bo czasami tak jest lepiej, że trochę więcej się nauczycie i potem się okazuje, że wszystko jest łatwiejsze, to tak, poszczególne substancje są klasyfikowane, na przykład mówię tutaj o enansioidiasteroizomorach w szczególności, jeżeli chodzi o cukry bądź aminokwasy, na zasadzie podziału na formy L i D, to jest ten szereg LD konfiguracja LD. Jest to wszystko w odniesieniu do aldehydu glicerynowego. Są różne metody klasyfikacji, w się od tego, czy jest to aminokwas i cukier. Znowu, osoby zainteresowane, zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy, bo jest to taka wiedza raczej encyklopedyczna, no plus praktyczna, ale to na poziomie szkoły wyższej, średniej, średnie powiedziałbym, do tego dochodzi jeszcze konformacja, konfiguracja RS. Ona może być przydatna, jeżeli ktoś ma problem z wyobrażaniem sobie związków 3D. Jeżeli nauczylibyście się, jak wyznaczać, czy dany związek należy do tego szeregu R bądź S, to możecie wtedy sobie stwierdzić, czy dwa związki są wzajemnie dla siebie enantiomerami, czy to jest ten sam związek. Niemniej jednak. Może to być za trudne, chyba że ktoś jest takim pasjonatem, można powiedzieć, tej chemii organicznej, to też do tego zachęcam, bo to może pomóc. Tak samo cis-trans to czasami za mało, bo niekiedy są związki, gdzie mamy to podwójne wiązanie, są atomy węgla i cztery podstawniki, ale każdy inny i co wtedy? A też może być izomeria, no bo pozamieniam dwa ze sobą i wychodzi izomer, prawda? W tym momencie z pomocą przychodzi nam izomeria EZ, to jest z języka... Niemieckiego Entagegen Suzamen, stąd wzięły się te skróty. I tutaj również niewiele pracy myślę, ale to jeżeli tylko macie ku temu czas, trzeba poświęcić, żeby sobie to zrozumieć. Niemniej jednak tutaj w ogóle przydatność na egzamin, o ile RS powiedzmy sobie, może coś tam uratować. Czasem to EZ tak średnio, to raczej ciekawost jako ciekawostkę potraktujmy. Tak samo rotamery, czyli poszczególne izomery. Tu w zasadzie alkany y, są wymienione jako takie podstawowe. Chodzi o to, że wokół pojedynczego wiązania Możemy mieć rotację, tak? wiązanie węgiel węgiel, i z tej rotacji może też wynikać różny kształt. I chodzi o to, że pewne kształty są przez związki preferowane, inne mniej, ale to nie znaczy, że ich nie ma. I tak naprawdę te wzory, którymi dysponujemy sobie w internecie, żeby zobaczyć, bo to od etanu się zaczyna: etan, propan, butan i tak dalej. Jeżeli przyjrzymy się im, to one powiedzmy według jakiejś tam standardowej konwencji są zaprojektowane. Natomiast może być tak, że ja sobie coś pozmieniam i to też będzie nadal ten sam związek, i robię to powiedzmy sobie w w, w jakichś regułach, które to dopuszczają, ale to już właśnie będzie rotamer, czyli od rotacji, inny obrót wokół wiązania pojedynczego. To też raczej ciekawostka całkowicie na studiach. Woli podsumowania z tego podpunktu na koniec, jeżeli mielibyście się czegoś nauczyć, to można sobie rzucić okiem na konfigurację LD i ewentualnie to mówię ewentualnie spróbować wyznaczać, który izomer jest R, a który S, ale to jeżeli tylko czujecie się w tym pewnie, bo czasami lepiej to zwyczajnie odpuścić i zwróćcie uwagę na mezo, pamiętajcie, bo może to być na egzaminie maturalnym. Tymczasem chciałem się z Wami pożegnać i zaprosić Was na kolejny podcast. Jednocześnie dziękuję za wysłuchanie tego. Trzymajcie się, miłej nauki i do usłyszenia!